Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam Was dzisiaj na recenzję gry Fauna od wydawnictwa Rebel. Jest to gra przeznaczona dla 2 do 6 graczy i minimalny wiek graczy to 10 lat. Tak wygląda gra rozłożona. Jest w niej ogromna plansza. Plansza z mapą świata. Ona jest podzielona na obszary, co zresztą teraz możecie zobaczyć. Zarówno wodne, jak i lądowe obszary są właśnie oznaczone tymi przerywanymi liniami. Tutaj mamy mnóstwo rzeczy na tej planszy. Jest ciężar, długość, wysokość, długość ogona. Mamy też dookoła takie coś w stylu właśnie planszy do chodzenia pionkami. O, widzicie, na górze też to jest dookoła całej planszy. Mamy też karty. Karty, dużo, bardzo dużo kart. I jest tutaj mnóstwo przeróżnych właśnie, na przykład tu zobaczcie, żarłacz biały, żółw błotny, królik europejski, żbik europejski, dzięcioł, wilk szary, dzik europejski, chomiczek syryjski, kawia brazylijska, zębiełek białawy. To są zielone strony kart, ale karty mają także czarne strony. Zielone strony to są zwierzęta, powiedzmy, że znane, chociaż jestem przekonana, że nie znacie wszystkich tych zwierząt, a czarne to są zwierzęta rzadziej występujące. Kugan większy, walabia, muriki, naprawdę niektóre z tych zwierząt mają tak nazwy, świnionos, że kompletnie o nich nie słyszałyśmy. Kot pustynny, suchak stepowy, jeleń, makak, puma, kułan azjatycki, bardzo dużo, naprawdę dużo zwierząt tutaj się znajduje na tych kartach. I o każdym zwierzęciu mamy tutaj informacje. Jest jego nazwa po polsku, pod spodem w języku łacińskim jest rysunek przedstawiający to zwierzę. I tutaj jest już to, czego my nie widzimy w trakcie gry. Jest tylko tutaj na górze napisane, że jest 13 obszarów występowania, ciężar, długość, długość ogona i tutaj potem mamy właśnie w tej białej rameczce, tutaj właśnie nawet widać na rysunkach, ten obszar występowania jest też wypisany i jego poszczególne wymiary. To wszystko musimy zgadnąć, odgadnąć w trakcie gry. Mamy także w zestawie pudełeczko. Pudełeczko, w którym umieszczamy karty. Oczywiście wszystkie karty tutaj, przynajmniej większość, wkładamy i spójrzcie, wtedy nie widać właśnie tej białej ramki. Widać tylko, ile jest obszarów występowania i że pod uwagę bierzemy te trzy miary, czyli ciężar, długość i długość ogona, bo niektóre mają tylko dwie, jak na przykład on tutaj, żarłacz biały, ma ciężar i długość całkowita. Dalej mamy figurkę, drewnianą figurkę czarnego lwa. Jest to znacznik pierwszego gracza i mamy całą masę kolorowych drewnianych kwadracików, kosteczek. Dzielimy się nimi, każdy gracz bierze inny kolor oprócz czarnych. Czarne to są znaczniki prawidłowych odpowiedzi. Tak wygląda zestaw, to co znajdziemy z grą Fauna. Gra polega na tym, że musimy przejść całą planszę dookoła. O, tu na dole jeszcze jest, zobaczcie, tutaj na przykład jest zaznaczone 80, bo dotąd gramy, jeżeli jest nas 6 osób. Dotąd gramy, czyli do 100 punktów, jeżeli gramy w 4-5 osób, a do 120, czyli na samą tutaj górę, obok jedynki, całą planszę musimy przejść, jeżeli gramy w 2-3 osoby. Tak, gracz rozpoczynający ma też przy sobie to pudełeczko i zmienia tutaj zwierzaki, które są. Teraz mamy tego królika. Jest napisane, że jest 13 obszarów. Musimy jeszcze przed rozpoczęciem gry po jednym znaczniku każdy gracz kładzie właśnie tam obok jedyneczki.
To będą nasze, powiedzmy, takie pionki. One będą się przemieszczać potem zgodnie z liczbą punktów, jakie zdobędziemy. I my musimy, no nie trudno chyba tutaj odgadnąć, na czym polega gra. Musimy właśnie odgadnąć, zgadnąć, gdzie żyje królik europejski. Niektóre właśnie zwierzęta już mają taką nazwę, co trochę podpowiada. O, bo on nawet, zobaczcie, występuje Australia, Europa, południowa, środkowa, wschodnia. Tutaj jest to wszystko tak podzielone na obszary też po to, że jeżeli na przykład położymy gdzieś obok do obszaru przylegającego prawidłowej odpowiedzi, to za to też zdobywamy punkty. Tutaj mamy zresztą punktację. Jeżeli trafiliśmy celnie, zdobywamy oczywiście więcej tych punktów, ale też w zależności, ile obszarów występowania tego zwierzęcia jest. Królik miał tutaj 9 do 16, czyli tylko 4 punkty za królika, jeżeli byśmy dobrze trafili, a jeżeli trafimy, że będzie to obszar przylegający do tego poprawnego, no to wtedy 2, nie, wtedy 1 punkt. Bo tutaj 17 nic nie ma. Tak samo ciężar i długość. Jeżeli trafimy idealnie 7, a jeżeli na pole przylegające mamy 3 punkty. Generalnie tak, wyjęłam już sobie tutaj znaczniki. Wezmę jakieś tutaj losowe karty. Umieszczę je w tym pudełeczku, żeby zademonstrować Wam dokładnie, o co chodzi w tej grze. Ale chomik to już trochę tak nie bardzo. Przełożymy go na koniec, tutaj weźmiemy sobie jakieś tu losowe, zaraz zobaczę, co mamy z przodu za zwierzę, ale nie podglądamy, co tam się kryją za obszary i miary. Niedźwiedź himalajski. Jest 5 obszarów jego występowania i musimy odgadnąć ciężar, długość i długość ogona. Powiem Wam, że my oczywiście nie przerobiłyśmy wszystkich tych zwierząt, bo jest ich za dużo. Gdzie może występować niedźwiedź himalajski? Nazwa podpowiada Himalaje, ale nie wiem, czy to nie będzie mylące. Damy na przykład gdzieś tutaj. Aha, i jeszcze tak, tutaj mamy tego lwa, który jest znacznikiem gracza pierwszego. Ten gracz rozpoczyna, umieszcza jeden ze swoich znaczników. I później, jak już każdy z graczy umieści po jednym znaczniku, to mamy kolejną rundę umieszczania znaczników, czyli teraz ja położyłam sobie znacznik żółty o tam. Teraz pozostali gracze kładą swoje znaczniki i mogę kłaść dalej, jeżeli przyjdzie moja kolej, bo jest, jak tutaj już widać, 5 obszarów, czyli mogę strzelać dalej. Gdzie ten niedźwiedź może występować? Strzelę sobie gdzieś tutaj, chociaż szczerze mówiąc nie mam pojęcia. I jeżeli wszyscy już powiedzą pas, no to kończymy rozmieszczanie. Tutaj przechodzimy na mapie przechodzimy do ciężar, długość, wysokość i długość ogona. Pozaznaczałam, bzdury czy nie, jak myślicie? O, już widzę, że o, tutaj mamy dobrze. Zobaczcie, gdzie ja to położyłam. Tybet odgadłam i co zaznaczyłam? Azja Wschodnia. Tybet, Azja Wschodnia, czyli 2 mam poprawnie, a jest 5 obszarów. Od 5 do 8 miałabym 6, 12 punktów za to, czyli sobie już tutaj kładę 12 punktów, a jeszcze jest pewne utrudnienie, bo na każdym polu może być tylko jeden znacznik, czyli jeżeli ja położę na przykład Tybet, bo jestem pierwsza, to gracz drugi nie może już tutaj położyć, musi gdzieś obok. Jeżeli jest pewny, że niedźwiedź jest w Tybecie, występuje właśnie w Tybecie, ale tam już ktoś stoi, no to musi położyć gdzieś obok. Wtedy mu się będzie liczyło jako obszar przylegający, czyli ten tutaj punktacja na blisko. I wtedy zdobędzie mniej, ale zdobędzie punktów. Dalej mamy co? Ciężar. O, tu widzę, że już przesadziłam i to konkretnie z ciężarem. Tego zabieramy, było dobrze. Ciężar jest źle. Nie waży tyle ten nasz niedźwiedź. Ważyłby tu. Tu i tutaj właśnie te przylegające to by były dobre jego wagi. Nie zgadłam, odkładam na bok i nie biorę tego znacznika na razie pod uwagę. Teraz jest długość. Też przeholowałam z długością. Odpada znacznik, a ogon? No to tu znowu za mało.
odkładamy znaczniki. Te znaczniki, które odłożyliśmy, niestety nie możemy ich użyć, jeżeli źle trafiliśmy. Tych znaczników musimy mieć w ręce co najmniej 3. Czyli jeżeli nie mamy, jeżeli mamy mniej niż 3, no to te, które mamy odłożone za błędne odpowiedzi, dobieramy tyle, abyśmy mieli 3 te znaczniki. I także po każdej turze, jeżeli już właśnie sprawdzimy, porównamy i przechodzimy do kolejnej tury, to po jednym znaczniku, jeżeli mamy odłożone, każdy z graczy może sobie wziąć co turę. Więc tych znaczników trochę tam odkładać będziemy, zwłaszcza jeżeli nie mamy pojęcia, gdzie mogą występować, czy też ile ważą, ile mają wzrostu i tam długość ogona. Nie jest to łatwa gra, ale można się z niej bardzo wielu informacji o zwierzętach dowiedzieć. Na przykład na ten temat, gdzie one żyją, jakie są duże i także o gatunkach zwierząt, o których nie mieliśmy pojęcia z tej zwłaszcza strony czarnej. Tu są zwierzęta rzadziej występujące. I jestem przekonana, że wielu z nich nie znacie. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że nie pominęłam teraz nic ważnego z zasad tej gry. Jest naprawdę fajna i bardzo wielu rzeczy można się dowiedzieć. Jak już zresztą mówiłam o zwierzętach, jeżeli przypadkiem coś bym pominęła, to na pewno napiszę o tym na blogu, więc zajrzyjcie tam koniecznie, w opisie do filmu będzie link do bloga, gdzie też recenzja gry się pojawiła już. A ja już Wam bardzo dziękuję za uwagę. Zapraszam jeszcze na naszego Facebooka, no i subskrybujcie nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. I do usłyszenia w kolejnych recenzjach.